To nie pierwszy raz, kiedy woda zalewa nasze posesje, mówi Józef Bocheński, przewodniczący zarządu osiedla Kruszlice. Przyczyną takiego stanu rzeczy mają być nieczyszczone studzienki. Całe zło się zaczyna stąd, bo tu jak idzie ulewa, to woda nie będzie szła po zakrętach, tylko idzie prosto. Tu jak zatka ten kanał tutaj, to idzie ulicą 30-40 cm i zalewa wszystko. Bierze asfalt, bierze różne rzeczy, niesie po drodze. I właśnie problemu utrzymania kanalizacji deszczowej w mieście dotyczyła konferencja prasowa przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk. Obecnie w Nowym Sączu mamy 94 km kanalizacji deszczowej. I jeżeli będziemy mówić o studzienkach rewizyjnych, to jest 2300 studzienek rewizyjnych. Tak naprawdę od stycznia do maja żadna firma nie zajmowała się udrażnianiem, czyszczeniem tych studzienek i kanalizacji deszczowej. Było 5 przetargów, które były nie rozstrzygnięte. Ostatecznie wykonawcę udało się wyłonić dopiero za 6 razem, ale jak wynika z dokumentacji przetargowej, obsługa dotyczy tylko 14% całości kanalizacji deszczowej. Natomiast co budzi nasze takie tutaj obawy? Jeżeli mamy 94 km kanalizacji deszczowej, to tak naprawdę w 6 przetargu, który został już rozstrzygnięty, firma, która wygrała ten przetarg, zajmuje się tylko obsługą 13 km. Czyli szanowni państwo, jeżeli popatrzymy, to jest tylko 14% całości kanalizacji deszczowej. A jak dodaje Józef Bocheński, mieszkańcy sami musieli się zająć udrażnianiem studzienek. Przez ostatnie chyba 2 tygodnie to przetykałem chyba ze 6 razy, ale ostatnio dobrze, że jechał. Kilkakrotnie dzwoniłem do kryzysowego i nie dodzwoniłem się, w ogóle nikt nie ma nikogo. Udało mi się przez 5 razy, a 6 raz to była tak zatkana, co dobrze, że Leszek Gieniec podjechał, zadzwonił, przyjechali z Barskiego, tam przyjechali i przetykaliśmy chyba ze 3 godziny. A jak mówi przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, zgodnie z dokumentacją przetargową obsługa kilometra deszczówki wzrosła w stosunku do pierwszego przetargu o 500%.